Także proszę Państwa, tak jak teraz wróciliśmy tutaj na te swoje stare śmieci, na Pradze jesteśmy, bo Państwo widzą rondo wiatraczne, pętle tramwajów, które tutaj w Polsce, katolickiej Polsce, a jeżdżą od 1905 roku, to proszę Państwa, jest tutaj jeszcze gorzej jak było, bo wszędzie żeśmy byli, w Anglo-Ameryce, Białystok, u prawosławnych, w Londynie, proszę Państwa, w Nowym Jorku, w Ameryce, u Mormonów, proszę Państwa, u Ewangelików, wszędzie, wszędzie, u Świadków Jehowy, u prawosławnych, przecież w Anglo-Ameryce, Białystok pełno jest prawosławnych, a tutaj na 95% są katolicy. I proszę Państwa, dlaczego są te złe wibracje, o których wspomina Nirmala Devi, która leciała nad Polską i mówiła, że tu są złe wibracje. Proszę Państwa, leciała nad Polską, a no, przecież Warszawa. Proszę Państwa, żeśmy dzisiaj byli na Szaserów, tam prosto i prawo, szpital wojskowy, proszę Państwa, w CSW, to jest za nami. Także te dwie rzeczy wystarczy wziąć pod uwagę, to już widzimy jedną wielką kompromitację tutaj w katolickiej Polsce. A proszę Państwa, dzisiaj rzeczywiście w sprawie, proszę Państwa, badania w sprawie właściwie może wycięcia woreczka żółciowego, na którym jest kamień i tych takich różnych rzeczy. Oczywiście może na 999 lepiej zadzwonić i wtedy szybciej będzie. Ale że my tak troszeczkę, proszę Państwa, badamy, w pewnym sensie można byłoby też powiedzieć, że się bawimy, ale no nie jest to tak, bo chcielibyśmy, nasza firma Elhop Art na Facebooku chciałaby dostrzec problemy, proszę Państwa, bo lepiej te problemy widzieć, niż chwalić, uśmiechać się, ble ble itp. I mówić, że jest wszystko w porządku, a gdy wszystko w porządku, nie jest. Także przykra prawda jest lepsza niż kłamstwo. A nie chcemy przecież, żeby ta katolicka Polska, a jest to katolicka Polska na 95% i to taka katolicka Polska, która na kłamstwie się opiera. Proszę Państwa, faryzeusze, saduceusze, to jest część wcześniejsza dzisiejszych przecież księży katolickich. No niestety, to nie jest nic innego, to jest system religijny, nawet apokalipsa, Babilon Wielki mówi, proszę Państwa, że jest to Babilon Wielki i to religia nierządnica, która z królami ziemi flirty uprawiała. Zarobiła duże pieniędzy na handlu, na przekupstwie, na wojnach. Przecież palili Biblię na stosie, ludzie palili Biblię na pieczach na stosie. Także proszę Państwa, ten szpital na Szaserów, ten katolicki, wasz polski, mazowiecki, warszawski, to gdyby była wojna, proszę Państwa, to chyba musieliby to wszystko robić, operować ludzi na polu, bo to byłoby lepiej. Skoro windy tam nie działają, działają ewentualnie bardzo wolno. Windy białe, windy srebrne, windy takie, siakie. Na półpiętrach poziom 2A, minus przejść 10 tunelami, proszę Państwa, koło rentgena itp. No to przecież no my jesteśmy jeszcze młodzi, ale jak ktoś jest stary, no to gdzie będzie tam chodził po tych lochach i nie ma kto komu pomóc? Tam w ogóle ci pracownicy, to się w ogóle nie orientują, jeżeli chodzi o pewne elementy szpitala, pewne rzeczy, które w tym szpitalu mają miejsce. Także proszę Państwa, gdyby oni to na polu robili, to wtedy można byłoby powiedzieć, że Warszawa jest Krakowem. To wtedy byśmy przeniosły na taki wyższy poziom kulturalny, bo zawsze Kraków stoi na wyższym poziomie, proszę Państwa, kulturalnym, jak to mówią, nie jeden to już przecież też zauważył. Natomiast Warszawa to jest tutaj Praga Południe, Praga Północ, bazar, proszę Państwa, i handel, no, cygano, żydodziado, gady katolickie, z tego miasta Warszawy, gdzie nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani Świadków Jehowy, bo przecież Świadkowie Jehowy pojechali rok temu tam do Anglo-Ameryki, Białystok prawosławnych nawracać, a stąd, z tego burdelu, proszę Państwa, złego miejsca, gdzie są złe wibracje, zostali zabrani ze względu na ocalenie. To wszystko jest skazane na śmierć. Biblia mówi, że będą budować domy, nie będą w nich mieszkać. Pieniądze będą się walały na ulicach. Nawet już teraz, teraz można znaleźć, proszę Państwa, pieniądze na ulicach tego miasta Warszawy. Dupki są katolickie, kopyta w kieszeniach trzymają, okulary czarne szpanują do góry. A tam pod tym szpitalem na Szaserów, proszę Państwa, to dziad katolicki szept i te baranie, te ślipia i od góry do dołu się patrzy wrogo, jakby był pewnie głodny, chciałby może coś pożreć, ale no przecież ludożerstwo.
człowiek człowieka nie będzie jadł, proszę Państwa. No i koszle też dziad katolicki. Natomiast to, co za nami, jeszcze raz powtórzę, CSW przy trasie Łazienkowskiej Centrum Sztuki Współczesnej, też wielka kompromitacja podczas, proszę Państwa, piątkowego wernisażu ostatniego. Wtedy, kiedy artyści, ludzie wielcy, z którymi prowadziłam dyskusje, wywiady z Bożyszkowską, Sękowską, Boską, poszły li do domu, nie chcąc korzystać z bankietu, bo przecież karteczki nie otrzymały, ale wczoraj Boska w Galerii Piecowej w Centrum tej Katolickiej Polski, a mówiła, że tam powpuszczali. Ja mówię, ale to jest wielka kompromitacja. Jak można dawać najpierw karteczki rzekomo jakimś tam artystom, którzy to przecież tak ci ludzie, że tak powiem, w cudzysłowie, nie są artystami, tylko to są znajomi tego Marka Goździewskiego. To jest taki niewinny, taki stary dziad, on się uśmiecha, taki niby miły, ale jak trzeba zareagować w danym momencie, to on wcale nie reaguje, bo on chodzi, te karteczki rozdaje za plecami, gdzieś tam komuś tu się uśmiecha, tam się uśmiecha, przecież to jest to faryzeństwo, faryzeusze, saduceusze, także jest to potrójna taka wiocha katolicka z tego miasta Warszawy, cyganoży do dziadogadów katolickich nad Wisłą na Mazowszu, także tutaj świadków Jehowy nie podrobią, choćby słowem co, a po co oni kopcą? Przecież świadkowie Jehowy to nawet by nie sprzedali tych papierosów, mormonów nie podrobią, bo oni czytają wszystkie śmieci, o których Salomon powiedział w tych śmieciach, że czytaniu ksiąg nie ma końca, a nigdy nie szanowali ani Biblii, przecież palili na stosie razem z ludźmi, ludzi też palili na stosie. I rechodówstwo katolickie dookoła katolickiej wiochy, tutaj Uniwersam Grochowska Wiatraczna, stołecznego miasta Warszawy. Także proszę Państwa, ogromny skandal i proszę Państwa, kontrowersje to mało. Skandal, proszę Państwa, żeby ludzie, którzy najpierw na tych pętlach katolickich stołecznego miasta Warszawy mieli żebraczy głos, ble, 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 ploty, to tam na wprost, proszę Państwa, Państwo zobaczą, jest pętla autobusów 148, idę, a z budki wychodzi 4-5 osób od razu. Z czego? Z plotów. I potem wszyscy wsiadają, proszę Państwa, to przecież niemożliwe, żeby wszyscy wsiadali. I nagle o tej samej porze odjazd, co do minuty, co do sekundy. Także proszę Państwa, potem nic nie jedzie, albo wszystko na raz, na hura. I dlatego i kobieta się 525 na centralny nie zabrała, bo jechała gdzieś tam do Ameryki, Białystok, daleko, daleko w świat. No, także tu nie ma co się oglądać, nie ma co tutaj się gapić, kasłać, breszeć, chrumteć. Bydło było, proszę Państwa, bydło jest, bydło, no będzie, zanosi się, bo jest. Także proszę Państwa, no, to tylko jest pożywka dla Niemców. Niemcy wciąż, polnisze szwajne, mówią polskie świnie i koniec. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, już 9 września 2013 roku, 21 wiek. Ta firma amerykańska, czy się stoi, czy się leży, to się należy, to już jej nie ma dawno tej firmy, także proszę Państwa, pozdrawiamy. Się nic nie zmienia. Także jak tutaj wracamy na te stare nasze śmiecie, Pragi Południe, granicy linii żydowskiej, bo tam jak pojedziemy tym 148 rzeczywiście w kierunku lotniska, to nie ma już tych Żydusów. Wszędzie są, proszę Państwa, dziady katolickie. Cygano, że do dziadogady katolickie. Żebraczka młoda, żebraczka stara, kaszle. Dziad młody, dziad stary, kaszle. Dziad młody, dziad stary, kaszle. Tak powiem. Aby było źle, aby komuś dokuczyć, przeszkodzić, urok rzucać, jaki diabli. Także to jest właśnie rzymsko-łaciński system. Proszę czytać historię Potet Papieży, albo książkę Śladami Amuletu Wacława Korabiewicza, albo Śladami Klątwy. To się Państwo dużo więcej dowiecie, jak to, że nie chodzicie na mszach, nie bywacie na msze, nie chodzicie, bo i tak na tych mszach się nic też nie dowiecie. Ze Słowa Bożego zwłaszcza nie. Nie stoi Polska na Słowie Bożym, a Ameryka to tak, bo tam prezydenci rękę na Biblii kładą, a tu na czym? Na dupie zakonnicy. Ksiądz